Zmiany klimatyczne to nie jest kometa. To nie jest coś, co od nas nie zależy. Dzień dobry Państwu. Ja jestem fizykiem, zajmuję się klimatem i procesami, które są związane ze zmianami klimatu. Jesteśmy na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. I opowiem kilka rzeczy o globalnym ociepleniu i o zbliżającej się katastrofie klimatycznej. No, zdarza mi się bywać w różnego rodzaju mediach, stacjach telewizyjnych i radiowych. I rzeczywiście dla mnie ten film nie był żadnym zaskoczeniem pod tym względem. Jest straszny kontrast pomiędzy tą informacją, którą chcemy przekazać, a stopniem infantylności pytań, które są zadawane właśnie z tego powodu, że my tego świata nie widzimy. Zamknięci jesteśmy w tym szklanym okienku i nas interesują dużo bardziej sceny z życia celebrytów czy sportowców niż rzeczywisty stan rzeczy. No, widziałem w mediach społecznościowych pomnik, który został postawiony w miejscowości Koniec Świata, który ma odnieść się do tej komety, która zmierza do nas i ma nas roztrzaskać. Tak? To jest pomnik inspirowany filmem Nie patrz w górę. Pomnik stoi w miejscowości Koniec Świata, natomiast mnie natychmiast skojarzyło się to z drugą miejscowością, takim przysiółkiem w Puszczy Kozienickiej, który nazywa się Zadobrze, nazwa miejscowości. No i ja nie wiem, gdzie ten pomnik powinien powstać. Czy w miejscowości Koniec Świata, czy w miejscowości Zadobrze, a najlepiej jakby te dwie miejscowości graniczyły ze sobą, z tego powodu, że grozi nam koniec świata, z tego powodu, że jest nam za dobrze. Jest nam na tyle dobrze, że my nie dostrzegamy tych niebezpieczeń związanych ze światem, z tym, co jest wokół nas. No, rzeczywisty stan rzeczy jest taki, że katastrofa już trwa i się rozpędza. Globalne ocieplenie to jest to, co myśmy zrobili i tak naprawdę wystarczy przestać to robić, żeby opanować problem. Tak jesteśmy skonstruowani, że niewygodna prawda nas uwiera i wolimy tą niewygodną prawdę wypierać i odrzucać. Jeśli idzie o te zmiany klimatu, to my je postrzegamy mniej więcej w ten sposób. No dobrze, no mówią, że ociepli się o 4 stopnie. A ja przecież jadę na wakacje do miejsca, gdzie jest cieplej. I tam jest fajnie. Te 4 stopnie dla klimatu to nie jest to samo, co 4 stopnie za oknem. Możemy to sobie wyobrazić trochę na przykładzie naszego organizmu. Przyroda dostosowała się do pewnych warunków, czy ona je zmieniła, ale w każdym razie one razem wyewoluowały i jest pewne, że tak powiem, optimum. Jeżeli ono będzie bardzo wolno się zmieniało, no to przyroda się do tego dostosuje. Ale 4 stopnie zmiany na raz to jest ogromna zmiana. To wyobraźmy sobie to w ten sposób, że to nie jest temperatura, którą my odczuwamy, tylko to jest nasza temperatura. Jak mamy temperaturę 36 stopni, to gdy zmienimy ją o 4 stopnie w górę, to nasz organizm jest na skraju przeżycia. Jak zmienimy ją o 4 stopnie w dół, to nasz organizm też jest na skraju przeżycia. Przyroda, to co jest na planecie, to jest jeden wielki organizm. I ta zmiana temperatury to nie jest zmiana temperatury za oknem przy wyjeździe na wakacje, tylko to jest zmiana temperatury organizmu. Duża część z nas zdaje sobie sprawę, że coś jest nie w porządku z tym światem, prawda? I że śmiecimy, że niszczymy klimat, że wpływamy na środowisko i stara się coś robić i szuka rozwiązań, które są rozwiązaniami pozornymi. Jeśli my zamienimy samochód na hybrydę, to jest to działanie pozorne z tego powodu, że tak naprawdę liczy się, ile paliwa my spalimy. Równie dobrze moglibyśmy trochę mniej jeździć i skutek dla środowiska byłby prawdopodobnie lepszy, bo jeszcze nie musielibyśmy wyprodukować tej hybrydy. I my myślimy w ogóle w kategorii właśnie takiego ciągłego wzrostu, że możemy powstrzymać, że tak powiem, to, co się dzieje,
rosnąc w inny sposób. Otóż ja powiem nie, tego się nie da zrobić. My możemy się rozwijać w inny sposób, ale wzrost powinniśmy zatrzymać. I my mylimy wzrost z rozwojem. Że są dwie rzeczy, tak naprawdę, które zwykły człowiek może zrobić. Jedną rzecz to mówić o tym, to znaczy nie ukrywać tej niewygodnej prawdy, a drugą rzecz to zwolnić. Masz samochód, jeździ mniej, mniej naciskaj na pedał gazu. Możesz gdzieś pojechać rowerem, pojedź gdzieś rowerem. Nie musisz mieć każdej trawki przystrzyżonej na centymetr, nie musisz mieć żywopłotu przystrzyżonego na centymetr. Daj trochę tej naturze popracować. Rodzice, no spędźcie czas z dziećmi. Zamiast ich wozić z jednych zajęć na drugie, spędźcie z nimi czas po prostu. Zamiast jeździć z nimi do galerii handlowych, czy zamiast zawozić gdzieś strasznie daleko, pójdźcie na spacer, pokażcie drzewa w lesie. Lubisz dobrze zjeść? Ugotuj sobie. Z tego, co jest w najbliższej okolicy. Naucz się robić dobre jedzenie sam. Zrezygnuj z czerwonego mięsa, przynajmniej ogranicz je, bo to jest najtrudniejsze dla środowiska. My robimy wszystko za dużo, za szybko, za mocno. Ta kwestia mniejszego wpływania na klimat, czy zatrzymania tych zmian klimatu, to jest kwestia naszego zwolnienia. Nam wcale nie musi być z tym gorzej. My możemy to zrobić tak, żeby nam było dobrze, żebyśmy się cieszyli życiem, a jednocześnie nie podcinali tej gałęzi, na którym siedzimy. Zwolnijcie. Zwolnijcie. To pomoże i wam, i naturze, i nam wszystkim będzie z tym lepiej.